Technologia tak powiedział okazję ci, którzy którzy żebyście wiedzieli, że to jest spora grupa Polaków, więc bardzo dziękuję m.in. pani Katarzynie, pani Agacie za maile, a wszystkim tym, którzy chcieliby wesprzeć jakoś cywilów, to oczywiście zbierają pieniądze, białe hełmy, zbierają głównie na sprzęt ratunkowy i na sprzęt szpitalny, a tutaj w Polsce to jest Fundacja Wolna Syria, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, UNICEF, Caritas, Międzynarodowy Czerwony Krzyż, tych organizacji jest kilka adres informacji. Że bratki oszusty świetne pary. Świąteczne przeceny. Media Ekspert. Jako klub. No ale sanatorium chyba też kosztowało mniej, bo tu w Warszawie. Do tej pory nie wiedzieliśmy o jego istnieniu. To polscy paleontolodzy odkryli nowy, prehistoryczny gatunek i właśnie się tym pochwalili. Więcej o osiku w Malajsie. W dzisiejszym wieczorze Radio Tok FM. Wieczór zaczynamy po 21.20. Karolina Kowalska. Do usłyszenia. 16 rolek, 100 krotka, zakupy jak spłatka. Reklama. Poznaj mobilnych doradców sprzedaży z Opel Autorzu Lipart. Zaprezentujemy Ci wybrany samochód wraz z najlepszą ofertą jego zakupu i to w wybranym przez Ciebie miejscu. Już dziś umówmy na spotkanie z mobilnym doradcą sprzedaży Opel na Autorzu Lipart. Zwolnimy do tego sklepu, a
nasza misja odbierała. To wtedy, jeżeli zapłaciliśmy kartą, to możemy złożyć w swoim banku reklamację. Bank taką transakcję kartą może cofnąć, wróci nam pieniądze. A jeżeli do końca nie można przypominać, bo ta operacja zgodnie z przepisami jest możliwa dopiero wtedy, kiedy najpierw spróbowaliśmy reklamację złożyć bezpośrednio w sklepie i albo to się nie udało, bo na przykład decyzja była odmowna, albo w ogóle nam się nie udało skontaktować. Wysłaliśmy maila, nikt nie odpowiedział, zadzwoniliśmy, nikt nie odbiera i tak dalej. Musimy najpierw bankowi udowodnić, że bezpośrednio próbowaliśmy sprawę ze sklepem rozwiązać, a to się nie udało. Mamy dowody na to, że na przykład zamawialiśmy coś zupełnie innego niż przyszło, bo mamy potwierdzenie na przykład z tego człowieka, że miało być fakta, zrobimy zdjęcie, że coś faktycznie przyszło, albo że ten towar jest wykupiony i wtedy bank może taką operację cofnąć. A jeżeli zapłacimy przelewem, no to niestety, ale tego takiej operacji już się nie da cofnąć, więc zwłaszcza jeżeli to jest właśnie jakiś nowy sklep, i wiemy, nie ma za bardzo opinii, ale na przykład cena jest bardzo atrakcyjna. No i tak, opinii nie możemy znaleźć, sklep jest nowy, ale z kolei chodzi na znowu, żeby sobie jednak kupić, bo jest skoro taniej. To w takiej sytuacji zaryzykowałbym, ale tylko w sytuacji, kiedy mogę zapłacić kartą. Jeżeli te wszystkie czynniki negatywne są jednocześnie, czyli nowy sklep, albo są jakieś negatywne opinie i do tego jeszcze muszę zapłacić przelewem, wydaje mi się, że jest bardzo duże ryzyko wtedy, że może będą jakieś problemy. Więc ta forma płatności ma bardzo duże znaczenie. Ciekawe. Niektórym się wydaje, że jak zamówią taki towar z płatnością przy odbiorze, to to ich zabezpieczy. No bo przecież płacę dopiero, jak już kurier mi przyjmie paczkę. I mogę mu powiedzieć, nie biorę. Dokładnie, teoretycznie tak się wydaje. Niestety ta procedura odbioru paczki polega na tym, że najpierw muszę podpisać, że odbieram. Znaczy, mogę się paczkę przyjrzeć. Jeżeli ona ma jakieś widoczne uszkodzenia, no to wtedy zgłaszam do kurierowi, on sporządza protokół i jeżeli w środku towar jest uszkodzony, to wtedy ponosi odpowiedzialność kurier. Ale może być tak, że paczka wygląda dobrze. Nic nie wskazuje na to, że jest nie jakiś problem. Podpisuję, że odbieram, płacę pieniądze. Dopiero wtedy kurier pozwala mi otworzyć paczkę. Nawet jeżeli otworzę w środku, nic nie będzie, albo będzie, nie wiem, coś, co z cegła na przykład, coś zupełnie innego niż zamawialiśmy, no to niestety już nie pomoże, bo my poświadczyliśmy, zapłaciliśmy. Kurier nam powie, proszę składać reklamację bezpośrednio w sklepie i pieniądze nam niestety nie otworzy. Karta to jest najbezpieczniejsza forma. Przelew czy też płatność przy odbiorze niestety nas przed takimi sytuacjami nie zabezpieczy. Sprawdzamy opinię później, jeśli decydujemy się na zakup, to przede wszystkim kartą, bo to jest najpewniejsza forma, kiedy można dochodzić swoich pieniędzy, gdyby okazało się, że coś jest zakupowanie nie w porządku. Pan też wspomniał o cenie. Wyobraźmy sobie sytuację, że dokument, który jest dofinalnym, kosztuje powiedzmy 300 zł, natomiast w internecie znajdujemy je za 95. Wydaje mi się, że jeżeli jest to aż tak duża różnica, to warto się jednak zastanowić, z czego to wynika. Bo zdarzają się oczywiście różnego rodzaju przeceny, promocje i tak dalej, czasami bardzo duże. No, ja tak nierzadko widzimy promocje do 50% i tak dalej, ale jeżeli to jest tak duża przecena, to wydaje mi się, że warto sprawdzić, czy na przykład w innych sklepach możliwa jest podobna przecena. Jeżeli we wszystkich innych na przykład wyniska jest 5%, 10%, a tylko w jednym, w tym nowym sklepie, który niedawno się pojawił, jest za 50%, no to prawdopodobnie jest to jednak albo oszustwo, albo czasami możemy kupić na przykład pokrótkę, czyli dostaniemy towar, on wygląda dokładnie tak samo, ale na przykład jest wykonany z gorszych materiałów. Więc takim, wydaje mi się, bezskutecznym sposobem jest właśnie sprawdzenie, czy ta cena jest możliwa, czy ona jest dostępna w jakichś innych kanałach, chociażby zbliżona cena, nieco wyższa, na przykład w jakimś dużym, popularnym sklepie. Jeżeli jest możliwość znalezienia takiej podobnej rzeczy w ofercie, może nieco droższej, no to wydaje mi się, że tu jest jeszcze sens rozpatrywania takiej oferty. Jeżeli nigdzie indziej nie ma, a tylko tutaj jest tak duża przecena, no to bym się jednak w takiej sytuacji obawiał, czy nie jest to właśnie oszustwo, albo podróbka. Kupujemy nowy towar, to was teraz zawodzi, obawiaj się być tym, co rzeczywiście zamówiliśmy. Będziemy o tym włoskim referendum rozmawiać. To oryginalny, a podróbka. Można by powiedzieć, że nie są takie ważne, się, gdyby nie fakt, że wpisują się w osoby, no, powiedzmy, że w tę populistyczną falę, która przelewa się przez Europę i w Stanach Zjednoczonych. A więc tak zapytałabym, jak ważny jest to głos Polek.
nawet jakość niż produkty oryginalne. Bo czasami są bywają produkowane dokładnie w tych samych fabrykach, dokładnie w tych samych rzeczy, więc wiele osób nie jest jakimiś ekspertami, to pewnie nie jest w stanie dokładnie tego stwierdzić, a z tymi fabrykami na pewno bywa różnie. Czasami są dużo gorszej jakości, a czasami jakość jest zniżona, więc tu raczej, jeżeli przyjdzie do nas towar i mamy jakiekolwiek wątpliwości, coś nam nie odpowiada, więc mamy zielone, ta jakość, jeżeli na przykład ten sam towar zobaczymy w sklepie, to jest co prawda droższy, ale wygląda miło, jeżeli wypaliśmy taniej, ale on wygląda trochę podejrzanie. Pamiętajmy o tym, że w każdej sytuacji, jeżeli towar był kupiony przez internet, to mamy prawo w ciągu 14 dni zwrócić go, to nawet bez podania żadnej przyczyny. Nie musimy sprzedawcy mówić, że mi się nie podoba, że nie jest uszkodzony, i tak po prostu mówię, że chciałbym zobaczyć, żeby mogę zgodnie z wizytami w sklepie obowiązek rękawami, więc wrócić tam pełną kwotę z razem z wyliczoną umiera jego kawy, ale my ponosimy koszty tylko wysłania tego towaru z powrotem. Pewien koszt zwykle poniesiemy, ale większość pieniędzy, które zapłacimy, że całość dostaniemy, no bo zapłacimy do dostawy za towar, to wszystko ze sklepem indirektnie, a my płacimy tylko, bo musimy pójść na pocztę, na przykład wydać tą paczkę z powrotem i za tej pieniądze zapłacić. Jeżeli mogę nam tego sprawa odmówić, tego nie ma. Tak, są takie towary, które się można zwrócić. Przede wszystkim dotyczy to rzeczy zamawianych takich niestandardowych. Moglibyśmy sobie zamówić jakiś towar szyty na przykład miarę, specjalnie przygotowany dla nas, to wtedy takiego towaru już nie zwrócimy. Jeżeli kupimy na przykład buty, kiedyś przejdziemy, będzie widoczne, będą widoczne jakieś ślady użytkowania, no to wiadomo, że sprzedawca już go nigdy nikomu nie sprzeda, więc też w takich sytuacjach towar nie zwrócimy. Więc przede wszystkim polecam, żeby jak dostaniemy na przykład buty czy ubranie, żeby nie zrywać metek, żeby też nie zniszczyć tego całego opakowania, które przyszło razem z towarem, tylko dokładnie wysprawić, tak żeby właśnie od razu nie spowodować jakichś uszkodzeń niezwracalnych i tak dalej, bo jeżeli no to w końcu stanie, to wtedy już sklep może odmówić nam tego towaru, czy po prostu odeślemy, jak nam odpowie, że bardzo nam przykro, ale pieniędzy nie zwrócimy, możemy tylko odesłać ten towar. Możemy oczywiście także odsyłać do Silniejszą partią była właśnie partia, jeśli chodzi o parkumy. Jeżeli chodzi o parkumy, to dużo zależy od tego, czy na przykład jeżeli zostały w połowie zużyte, to wiadomo, że nikt nam pieniędzy nie zwróci. Ale jeżeli nie ma żadnego śladu, że tylko raz kliknęliśmy na przykład i połataliśmy i coś nam nie odpowiadało, no to wtedy myślę, że nie powinno być problemu, jeśli chodzi o reklamację. Reklamować można wszystko. Reklamować można wszystko, ale to też ważna kwestia z reklamacjami. Dla wielu osób te kwestie nie są do końca jasne. Dlatego, mamy dwa rodzaje możliwości złożenia reklamacji. Reklamacja może polegać na skorzystaniu z gwarancji, którą daje producent. Zwykle na towarach jest na przykład napisane, że gwarancja na 2 lata, na 5 lat czasami. I tam są napisane dokładnie w takiej książeczce, która jest tajnym towarem, jakie są to warunki, gwarancji i tak dalej. No i towar się zepsuje, coś się nie stanie, możemy też dalej skorzystać. Ale to nie jest jedyna droga, jeżeli chodzi o składanie reklamacji, bo też są przepisy, które pozwalają nam skorzystać z tak zwanej rejkoin, która jest też powiedzmy rodzajem reklamacji, ale na zasadach już nie ustalonych przez producenta, ale ustalonych przez prawo. I o ile gwarancji udziela nam producent, to ta rękojmia dotyczy sprzedawcy. I jeżeli chcemy złożyć reklamację sprzedawcy, to korzystamy z rękojmi. Wtedy mamy 2 lata na złożenie takiej reklamacji. I tu możemy domagać się kilku różnych rzeczy, co ciekawe. Możemy się domagać, jeżeli sprzęt jest pod skutkiem oczywiście naprawy, ale możemy domagać się też na przykład wymiany na nowe. Możemy się domagać obniżenia ceny. No i w niektórych sytuacjach, nie zawsze, ale możemy też domagać się zwrotu pieniędzy i to nawet jeżeli już minęło te 14 dni, mówiliśmy, że standardowo zawsze możemy, to w tym przypadku nawet jeżeli na przykład minął rok, czy prawie 2 lata, to też możemy domagać się zwrotu pieniędzy, tylko to dotyczy bardzo określonych określonych sytuacji, znaczy kiedy wada była bardzo istotna. Czyli na przykład kupiliśmy telewizor, popsuł się tylko pilot, wtedy nie możemy się domagać odstąpienia od umowy, no bo dużo łatwiej wtedy jest po prostu wymienić tego pilota, czy go naprawić, więc taki stres nie, ale jeżeli telewizor będzie popsuty, na przykład raz go zareklamowaliśmy, naprawiliśmy, znowu się popsuł, wtedy możemy skorzystać z tego prawa do odstąpienia od umowy. Wspomnieliśmy następnie, że Austriackie społeczeństwo takie wielkie jest bardzo głęboko podzielone i tylko kwestia, kto przeciągnie za pomocą różnych metod i retoryki na swoją korzyść, no, grupę naprawdę niedużą wyborców. No,
niepokojące ten bardzo głęboki podział i radykalizacja. Tak, znaczy to jest radykalizacja, no ja bym powiedział, że jednak tutaj jest radykalizacja po jednej stronie dosyć wyraźna, po drugiej stronie jest raczej apatia. I to jest na to polega szansa też ofera, że on budzi dużo więcej emocji, on budzi dużo większy entuzjazm też w własnych zwolenników Brzezdy van der Bellen, jest taką opcją mniejszego zła i jak widać w tej chwili na różnych przykładach, ta opcja mniejszego zła coraz rzadziej zaczyna wygrywać. Clinton też była na wielką opcją mniejszego zła w Stanach Zjednoczonych. No i nie udało się jednak pokazać, pokonać kandydata, który budził emocje i angażował ludzi. I tak samo jest dzisiaj w Austrii, że wiele osób, bardzo wiele osób w ogóle nie odnajduje się w tym podziale, który dzisiaj się zarysował w Austrii, a dwóch kandydatów pomiędzy tymi dwoma kandydatami, którzy utożsamiają zupełnie dwie różne kultury polityczne i poglądy polityczne. Ale van der Bellen jest kandydatem mało charyzmatycznym, czy mało przekonującym, ale jest też wyraźnie, mimo że jest bardzo pozytywną, czy postacią, to jest kompetentny człowiek, profesor ekonomii, z dużym dorobkiem też politycznym, ale to jest człowiek, który nie mobilizuje, on też jest on jest bardzo przychodem może będzie, a teraz jakiego nie ma, na to jej nie ma co. I to, ten podział znany też z innych krajów jest Austrii niezwykle szybko. Kto by ci zapłacił? Też trzeba powiedzieć, że Hofer, wzorem Le Pen, a Marine Le Pen w Francji, jakby nieco złagodził ten swój przekaz. Nadal jest partią antyimigrancką, partią islamofobiczną, ale też partią socjalną. I u nich został taki, no jednak, antysemityzmu wprost. Stara się, by ten język, klasa średnia, na nich władza zakłada. Tak, to jest prawda, że Hofer jest złagodził kandydat ostatnio miesiąca, ale on się prezentuje na przykład w imieniu Trumpa, jako on nie mówi tak klarownym językiem jak Trump. Trump mówił bardzo jasno, czego chce, mówił prosto z mostu i wyraźnie wiadomo, znaczy nie wiadomo, czy będzie to realizował, ale wiadomo, że po prostu jaki ma pogląd na przykład Hofera. On niezwykle w zawiły unika pozycjonowania się, unika zajmowania nieprzyjaznego stanowiska. To jest w oczywisty sposób jego strategia wyborcza, żeby nie zrazić do siebie ludzi bardziej umiarkowanych. On powiedział o kilka słów za dużo, wniosków tego roku, że przed pierwszą turą wyborów prezydenckich mają wtedy, kiedy powiedział, że no, to zobaczycie, co jest możliwe w tym kraju. I to wszyscy odebrali oczywiście jako no, zapowiedź, jak już po porażkę właściwie zapowiedź. No właśnie, no, bardzo... Matka sobie nie przypilnowała i tak po prostu wyszło. Ale teraz się z takich słów wycofał i żeby chociaż się jakąś bojaźń Bożą, kogoś byś się bał, no to wtedy wiesz. Bo są ludzie, którzy mogą do Wisły skoczyć, którzy mogą sobie wiesz. Osobiście są ludzie wariaci. Wolnościowej Strache jest następcą Heidera, dużo bardziej radykalny politykiem niż Strache, dużo bardziej niedurny niż Heider. Tu Hofer pracował nad ogromem politycznym swojej partii i wprowadził nawiązania do takiej niemiecko-narodowej tradycji, czyli w zasadzie w gruncie rzeczy sprzeczne z tym, za czym stał Heider, który stał na nacjonalizm austriacki, protesty tutaj Hofer i Strache nie odwołują się takiego myślenia, no bardzo już zamierzchłego, znaczy Austrii jako części jakiejś tradycji wielkoniemieckiej, no zupełnie to są wszystko ludzie zanurzeni bardzo mocno w sensie ich środowiska politycznego w bardzo podatnych kręgach, stoletniami, którzy pochodzą z krajów nazistowskich.